Specjalna 100 subów, urbex opuszczonego dworca kolejowego Ciechocinek. Wejdziemy sobie na tamten peron. Normalny ruch kolejowy został wstrzymany tutaj w roku 2011, a teraz szyny są bardzo zardzewiałe. Rok temu jechał tu szynobus VT628 przewoźnika, jedynego prywatnego w Polsce, Arriva. Sieć trakcyjna pod napięciem, dotknięcie grozi śmiercią. Pewnie jest już wyłączona, ale lepiej tego nie sprawdzać. Dworzec. Rośliny bardzo duże. Tu kolejny tor opuszczony. Tam sobie w oddali jedzie Melex. Trzeba omijać te rośliny tutaj jak pachołki. Klapa tutaj taką. Zakaz palenia, no smoking. Tutaj dziura zabita dechami. A tutaj taka dziura też zabita dechami, ale z dziurą. A w środku paczka po lejsach. Pełno rozbitego szkła na tym dworcu kolejowym. A tu, albo nie, tu skręcili motor. Miał jechać. To jest już koniec tego dworca kolejowego. Tu jest klapa taka żelazna. Tam dalej nie pójdę, za dużo zarośla jest. Teraz wam pokażę parę ciekawostek z tego dworca. Taka wielka roślinka. Obok motylek. Ciechocinek. Peron pierwszy. Ten, na którym byliśmy, był to peron drugi. A teraz obecnie znajdujemy się na nasypie, gdzie znajduje się kozioł oporowy. Tam jest dworzec. A tu, jak widzicie, tor się kończy. A tutaj dawniej była zwrotnica, która leciała tam. Była tam zwrotnica. Tego budynku tutaj nie było. I zostały takie pozostałości pewnie na pamiątkę. Dziękuję za 100 subów w tym odcinku. To na tyle. Żegnajcie. Pa!